dzisiejszym filmie. Dzisiaj mam dla was jeden z waszych ulubionych filmów, bo to będzie haul lumpeksowy. Pokażę wam, co sobie ostatnio kupiłam w lumpeksie. Byłam w kilku różnych, także nie powiem wam konkretnie z czego co jest. Mam kilka ubrań, bardziej takie jesienno-zimowe, mam dwa dodatki, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Jeśli jesteś nowy, pamiętaj o subskrypcji tego kanału po więcej tego typu filmów. I bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Więc pierwszą rzeczą będzie mój hit i jest to taka liniowa bluzka z napisem Las Vegas. Mam nadzieję, że nie prześwietla za bardzo, ale nagrywam przy zupełnie innym świetle i testuję jakieś nowe opcje, bo już przy moich softboxach ciężko mi po prostu cokolwiek nagrać. Ale to pomijmy, więc taka bluzka Las Vegas i ona nie ma żadnej marki, nie ma nawet metki. Także tak wygląda, ale wygląda na nową, bo jest naprawdę w stanie idealnym i ja już nie chodziłam tyle razy. A ostatnio ją kupiłam, bo mi się tak strasznie podoba. I często piszecie mi, jak kupię sobie jakąś zwykłą taką koszulkę, mówicie, że nie wszyscy, ale znajdą się osoby, które mówią, że takie rzeczy to mogą sobie w sieciówkach kupić i tak dalej. Ale ja mówiłam, jeśli chciałabym coś markowego, to poszłabym, nie wiem, jakbym chciała coś z Nike czy z Adidasa, to poszłabym do Nike i do Adidasa i bym sobie to kupiła. Nie szukam na siłę markowych rzeczy w lumpeksie, bo to nie o to chodzi. Szukam po prostu takich rzeczy, które mi się podobają i jak się trafi coś markowego, co mi się naprawdę spodoba, to biorę. A jak mi się takie coś nie trafi, to tego po prostu nie mam. Także taka zwykła koszulka mi się bardzo podoba, jest z marki i mi to w ogóle nie uchodzi, bo dla mnie nie liczy się marka w lumpeksie, a to jak ta rzecz wygląda. Kolejną rzeczą i tym razem markową. Tak, będzie to taka tunika, sukienka z Adidasa i nie wiem do końca co to jest, bo jest to bardzo duże i można to nosić jako tunikę albo sukienkę. Ja wolałabym to nosić jako sukienkę, ale niestety, no jest dosyć krótka, a ja nie lubię tak krótkich sukienek, ale na pewno do czegoś ją wykorzystam. A jak nie jako tunika, to po prostu, nie wiem, utnę ją gdzieś tutaj, zrobię z niej jakiś fajny, może crop top, jakąś fajną, szerszą bluzkę. Także jeszcze nie wiem, może jakoś ją przerobię, ale taka mi się podoba. Jest taka właśnie klasyczna, czarna i cieszę się, że ją znalazłam. Okej, zaczynają się swetry i pierwszy sweter to będzie hit. Jest to taki sweter z półgolfem z Bershki, jak widzicie. Na samym dole ma takie cudowne frędzle, rękawy też ma dosyć takie spore i on jest strasznie ciężki, więc pewnie kosztował najwięcej, ale tak mi się spodobał. Jest milusi, wygląda jak nowy i jak wiecie, ja mam obsesję na punkcie swetrów, mam obsesję na punkcie golfów, jak i frędzli. Także ten sweter jest dla mnie swetrem idealnym, jest tutaj taki troszkę szerszy, jak możecie zobaczyć. I bardzo, bardzo mi się podoba, postaram się wam pokazać w tych rzeczach na sobie, ale nie wiem, czy mi się uda to nagrać. Także taki sweterek i nie wiem, czy nie prześwietla, bo widzę troszkę w podglądzie, że prześwietla, ale mam nadzieję, że widzicie. Kolejny sweter będzie to taki beżowy sweter z półgolfem i ja takich sweterów w lumpeksach widzę bardzo dużo. One zazwyczaj nie mają metek, ale są w różnych kolorach. Ja już mam taki chyba różowy, także kupiłam jeszcze taki i dajcie mi znać, czy u was w lumpeksach też jest dużo właśnie takich sweterów. Teraz wzięłam sobie ten beżowy, bo uwielbiam takie basicowe rzeczy. To znaczy uwielbiam, ale mam ich bardzo mało, więc teraz dokupuję sobie takie właśnie basicowe rzeczy do szafy, żeby mieć swetry, nie wiem, w każdym kolorze, t-shirty w każdym kolorze. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, także taki sweterek i też wygląda jak nowy. Kolejny sweter będzie to taki sweter, taki dosyć włochaty, również biały i on jest dosyć krótki. Jest to sweter Zary z działu dziecięcego i powiem wam, że to jest na 1,49-10 lat, a nam nie pasuje, także sobie kupiłam. Ja uwielbiam włochate sweterki, więc taki sobie też wzięłam i on widać, że jest już troszkę używany, ale udało mi się go odebrać i teraz wygląda idealnie. Ostatnim sweterem w tym holu, bo nie chcę wam pokazywać wszystkiego naraz, bo mam tych rzeczy dosyć sporo, wczoraj byłam na zakupach znowu w lumpeksie i taki haul znowu się pojawi za jakiś czas. Więc to jest taki zwykły tym razem sweter biały z dużym golfem. Jak widzicie, po prostu taki basicowy znowu sweter, ale mi się bardzo spodobał. I metka, zaraz wam powiem, również chyba nie ma metki, może gdzieś tam ma pod spodem, ale ja jej nie widzę. Także nie wiem skąd jest, ale też wygląda jak nowy, jest bardzo białutki. Także wygląda naprawdę jakby nikt mi nie chodzi, więc taki sweterek też sobie wzięłam. I ostatnimi dwoma rzeczami będą dodatki, akcesoria. Pierwszym to będzie taki pasek i on jest dosyć gruby, jak widzicie ma srebrną... jak to się nazywa?
nagrywam ten haul ogólnie trzeci raz i wczoraj jak nagrywałam ten haul, to pamiętam jak to się nazywa, a teraz zapomniałam. Ale dobra, mniejsza z tym, więc taki pasek, on jest handem, widzę, i jest właśnie taki gruby, o, pokazywałam go na drugiej stronie, także to jest właściwa strona tego paska. Muszę go troszkę skrócić, bo jest to długi, ale bardzo mi się spodobał i ja ostatnio mam obsesję na punkcie pasków, więc również je sobie kupuję. Ostatnią rzeczą będzie to taki zwykły czarny plecaczek. Tutaj widzę, że ma jakieś logo, ale kompletnie nie wiem, co to za firma. Nie ma regulowanych ramionczek, więc troszkę niefajnie, ale długość jak dla mnie jest w miarę okej. I tutaj w środku ma jedną kieszeń. Jest dosyć twardy, ciężko się go wygina, ale dzięki temu jest taki stabilny, można tak powiedzieć. Więc taki plecak kupiłam, w sumie z myślą o tym, żeby go jakoś fajnie przerobić. Ale jak nie wpadnę na żaden pomysł, to taki czarny zwykły też na pewno mi się przyda. Okej, więc to już był koniec. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać na dole, czy wy kupujecie w lumpeksach, czy lubicie lumpeksy. I co sobie ostatnio kupiliście, kupiłyście. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału po więcej tego typu filmów. Zapraszam jeszcze na wszystkie moje social media. A ja już się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmie i pa pa!